Witam Państwa w kolejnym odcinku UFO Historii. Wojna w Izraelu. Wojna wielowymiarowa ożywiła w mediach etatowych ekspertów od wszystkiego, tłumaczących nam meandry konfliktu na, na Bliskim Wschodzie. Ale ta wojna zwróciła też po raz kolejny uwagę na kraj, który, pomimo niewielkich rozmiarów, bo Izrael jest przecież tylko nieco większy od województwa podlaskiego. Jest takim języczkiem uwagi nie tylko w sferze geopolityki, ale też pełniącym kluczową rolę w tym zapalnym, bardzo regionie świata, jakim jest Lewand. O polityce i tych meandrach historycznych mówić dzisiaj nie będę, bo nie o tym jest ten kanał. Postaram się natomiast odpowiedzieć na kilka próśb i pytań związanych z tym, co się o UFO mówi w Izraelu, a sprawa jest ciekawsza niż się w większości może wydawać. W ostatnich latach najwięcej uwagi przyciągnęły dość szokujące rewelacje ojca izraelskiego programu kosmicznego Haima Eszeda. Możecie go kojarzyć. Mówił on o obecności na Ziemi Owcy, o tym, że Amerykanie z nimi współpracują, no i że ukrywa się jakieś kluczowe informacje, które gdyby wyszły na światło dzienne, mogłyby doprowadzić do wybuchu masowej histerii. Eszed to jednak nie wszystko, bo mało kto wie, że w 2015 roku izraelskie lotnictwo ćwiczyło reakcję na inwazję kosmitów, natomiast rok wcześniej trójka amerykańskich żołnierzy miała zobaczyć obiekty nieziemskiego pochodzenia na Półwyspie Synaj. O tych i o innych sprawach dowiecie się więcej z dzisiejszych UFO Historii. Jak zwykle dziękuję Wam za zaangażowanie, za miłe słowa i za wsparcie dla kanału. Przypominam o nowym numerze Nieznanego Świata, o, o tym, że istnieje księgarnia miesięcznika, którą znajdziecie pod adresem www.nieznany.pl, no i o tym, że wszelkie sygnały, sugestie i pytania możecie do mnie kierować na adres e-mail Izrael, nie ukrywajmy, nie jest krajem, który się przeciętnemu odbiorcy informacji, newsów, a nawet przeciętnemu UFO-entuzjaści jakoś kojarzy, szczególnie z obserwacjami Noli. Ale incydentów różnego rodzaju było tam sporo, chociaż nie ukrywajmy, że były w większości takie dość przeciętne, typowe, mało interesujące po prostu coś obserwowano. Były też sprawy ciekawsze, związane z obserwacjami, na przykład dokonanymi przez policjantów. I tak w roku 1987 w miejscowości Beni Berak koło Tel Awiwu, pewna miejscowa kobieta, zaniepokojona różnokolorowymi rozbłyskami na niebie, Postanowiła wezwać patrol policji, ten przybył. No i po wejściu na, na dach budynku policjanci zaczęli obserwować jakieś dziwne zjawisko, dziwny obiekt, nie wiedzieli co to jest, postanowili wezwać wsparcie. No i takich relacji z udziałem policjantów w izraelskich źródłach znajdziemy naprawdę, naprawdę sporo. Natomiast wynika to z tego, że chyba po prostu w kraju, gdzie jest ciągła świadomość potencjalnej obecności na niebie maszyn, z krajów takich jak na przykład Iran, no, zwyczajnie zgłaszano takie sprawy na policji. Tak przynajmniej wskazują źródła, również prasowe. Jeżeli idzie zaś o przypadki takie bardziej współczesne, to były dwa, dwa, które trafiły do światowych mediów, i pierwszy to była taka sensacyjna historia mówiąca o odkryciu dziwnego obiektu w kształcie spotka gdzieś tam kilkaset metrów pod. Izraelską pustynią gdzieś w okolicach Jerozolimy. Pisały o tym gazety w roku 1999. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że była to taka kalka sowieckiej opowieści o tak zwanym obiekcie M, ale o nim kiedyś sobie powiemy. Była to prawdopodobnie zwyczajna mistyfikacja, która się w tabloidach pojawiła. Druga znana sprawa, o której warto wspomnieć, to kontrowersyjne nagranie ukazujące UFO w pobliżu meczetu Al Aqsa w Jerozolimie. I tutaj na miniaturce widzicie właśnie kratkę z tego filmu. To wideo zostało wykonane w styczniu 2011 roku. Jak mówię, trafiło do światowego mainstreamu. Na tym nagraniu widzimy duży obiekt kulisty przypominający trochę księżyc w pełni, który nocą zawisa nad miastem. Potem na chwilę się zatrzymuje i wystrzeliwuje pionowo w górę. To zapomniane wideo, o którym telewizyjne reportaże możecie sobie jeszcze znaleźć na YouTubie, gdzie niegdzie, zostało uznane za mistyfikację. Natomiast ono nam przypominało, że UFO nie ogranicza się w swojej aktywności jedynie do Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, ale też się często pokazuje w mniejszych krajach, no i w tych mniejszych krajach zdarzają się często incydenty bardzo ciekawe. Także, jak mówiłem, w Izraelu często widywano obiekty UFO, natomiast te zdarzenia nie są aż tak bardzo ciekawe. Ciekawsza jest za to, że tak powiem, otoczka. Otóż dzisiaj, co prawda, nie mówi się w tym kraju za wiele na temat Noli czy UFO, ale raz na jakiś czas wypływa coś, co się każe zastanowić, no jaką wiedzę na temat niezidentyfikowanych obiektów czy też działalności IT. Na ziemi posiadają izraelskie spec-służby, no i czego mogły się one dowiedzieć od swoich kolegów z Ameryki? Takim czymś, co mocno zwróciło uwagę miłośników teorii spisku, były pewne ćwiczenia zorganizowane w 2015 roku przez izraelskie siły powietrzne. Dzisiaj by to tak nie przeszło bez echa. Ale pamiętacie na przykład taką słynną sprawę ćwiczeń, symulacji współorganizowanych przez Fundację Państwa G. Te ćwiczenia mówiły o rozwoju i postępie fikcyjnego wirusa, który atakował drogi oddechowe. Te ćwiczenia się odbyły w październiku 2019 roku, no a niedługo potem już w świecie realnym pojawił się patogen, który Wywrócił do góry nogami porządek na całym świecie. No i w 2015 roku izraelskie siły powietrzne zorganizowały ćwiczenia, które gdyby dziś się odbyły, to pewnie przez kilka dni nie schodziłyby ze stron internetowych z ciekawostkami. No i blogerzy, wideoblogerzy mówiący o teoriach spisku, mieliby pewnie o czym mówić. Nie chodziło tutaj jednak o żadną epidemię czy pandemię, ale o inwazję obcych. Otóż izraelskie lotnictwo postanowiło przeprowadzić takie ćwiczenia, w których dochodzi do inwazji z kosmosu. Scenariusz był następujący: Zaawansowane systemy namierzające wykrywają, że do Ziemi zbliża się eskadra obcych obiektów. No i specjalna jednostka technologiczna miała za zadanie, po pierwsze, włamać się do systemów informatycznych kosmicznych najeźdźców, zdobyć wrażliwe dane na temat inwazji, a następnie tą inwazję zatrzymać. Ci wojskowi hakerzy mieli po prostu włamać się na ten statek kosmiczny. No i oficjalnie tłumaczono, że ten scenariusz taki bardzo fantastyczny był niejako zachętą dla młodego pokolenia, no bo to było takie wszystko filmowe. Z drugiej strony, jak tłumaczył podpułkownik Meir, który koordynował to przedsięwzięcie, w grę wchodziły przede wszystkim kwestie szkoleniowe. Bo jak czytamy na stronie izraelskich sił powietrznych, kraj ten stanowi przecież regularny cel cyberataków. Między innymi z krajów arabskich. Tutaj, gdybyśmy przyjęli takie oficjalne stanowisko, no to nie można się dopatrywać żadnych teorii spiskowych czy aluzji. No ale byli też tacy, którzy uznali, że Izrael porozumiewawczo mruga do nas okiem, mówiąc, że gdzieś tam na wysokich szczeblach wojskowych może ten scenariusz inwazji z kosmosu wcale nie jest uważany za taki niemożliwy. Oczywiście można by tutaj snuć rozmaite teorie alternatywne, zapytać na przykład czy możliwe jest, aby hakerzy czy inni specjaliści w ogóle byli w stanie tak na zrozumieć oprogramowanie stworzone na innej planecie, nie mówiąc już o obcym języku kodowania. No ale od czego jest z drugiej strony sztuczna inteligencja? Nie wiem, to dość skomplikowany temat, może sobie kiedyś go rozwiniemy w którymś odcinku wehikuł Wyobraźni z Markiem Żelkowskim. No i choć te ćwiczenia, o których przed chwilą powiedziałem, były tylko takim niewinnym przedsięwzięciem, to z perspektywy czasu postrzegać można je jako coś symbolicznego, szczególnie w świetle informacji, które w mediach ujawnił pięć lat później Haim Eshet. Ten urodzony w 1933 roku profesor astronautyki i aeronautyki Generał Amanu, czyli Izraelskiego Wywiadu Wojskowego, był też długoletnim dyrektorem programów kosmicznych przy Izraelskim Departamencie Obrony. Uważa się go za ojca chrzestnego programu kosmicznego w tym kraju, no i za jednego z najbardziej zasłużonych dla Izraela uczonych w współczesnym okresie. Dlatego też z pewnym szokiem i niedowierzaniem wielu ludzi przyjęło to, co Esed powiedział w 2020 roku i co wzbudziło uwagę mediów na całym świecie. Zanim o tym powiem, zanim to przypomnę, to może jeszcze kilka słów na jego, na jego temat. Otóż Haim Esed urodził się w rodzinie żydowskiej w Stambule, kształcił się w Stanach Zjednoczonych, no i takim centralnym punktem jego zainteresowania była technika satelitarna. Chciał przede wszystkim wyprzedzić Egipt, no i swoją działalnością udowodnił, że technologie kosmiczne są też dostępne dla mniejszych krajów. Oczywiście nie obyło się tu bez pomocy z USA. Eshed był wielokrotnie odznaczany za zasługi dla nauki. W 2011 roku przeszedł jednak na emeryturę, no i mógł się poszczycić tym, że pracował przy wystrzeleniu aż 20 izraelskich satelitów. Niemniej jednak dziwnym zbiegiem okoliczności to wszystkie jego zasługi dla rozwoju programu kosmicznego i obronności przyćmiły słowa, które Eszet wypowiedział w 2020 roku. Dodajmy jeszcze, że on był opisywany jako człowiek nie jakiś tam wiecie fantasta, farmazoniarz, tylko człowiek prostolinijny, konkretny, intelektualnie surowy, że tak powiem. Taki ktoś zdecydował się nagle mówić o zjawiskach, które zupełnie nie pasowały do nie tylko jego wizerunku, ale też instytucji, które kiedyś reprezentował. I 87-letni wtedy uczony w rozmowie z dziennikarzami weekendowego dodatku do takiego popularnego dziennika izraelskiego, Jediot Haronot, wyznał, że kosmici to nie tylko istnieją, ale też mają bardzo konkretny plan wobec Ziemi. Esed mówił, cytuję. Trump był o krok od ujawnienia tych informacji, jednak obcy zrzeszeni w Federacji Galaktycznej uznali, poczekajcie, aż ludzie najpierw się uspokoją. Nie chcieli wywoływać masowej histerii. Obcy chcą, byśmy się stali poczytalni i zyskali zrozumienie. Czekają, aż ludzkość rozwinie się do tego stopnia, że będzie w stanie pojąć, czym jest wszechświat i statki kosmiczne, powiedział aszy. Eszed. Eszed jest również członkiem Amerykańskiego Instytutu Aeronautyki i astronautyki, który grupuje ekspertów od lotnictwa i podróży w kosmos. Nie ma się więc co dziwić, że oni bardzo byli zaskoczeni tym, co ich kolega powiedział. On przyznał też, że od lat interesował się kontaktem z obcymi i po prostu po przejściu na emeryturę mógł poświęcić temu zagadnieniu więcej, więcej uwagi. Ale to nie był koniec jego rewelacji. Powiedział jeszcze coś takiego: kolejny cytat. Istnieje porozumienie pomiędzy amerykańskim rządem a kosmitami rodzaj kontraktu pozwalającego przeprowadzać im, czyli obcym, tutaj eksperymenty. Oni również prowadzą badania i próbują zrozumieć naturę kosmosu, a nas traktują jako, uwaga, pomocników. Esed mówił dalej: Na Marsie znajduje się podziemna baza, gdzie przebywają zarówno ich wysłannicy, jak i amerykańscy astronauci. Gdybym o tym opowiedział jakieś pięć lat temu, wylądowałbym w szpitalu psychiatrycznym. Dawniej, kiedy rozmawiałem na ten temat z naukowcami, mówili, ten człowiek oszalał. Dzisiaj gadają już inaczej, a ja nie mam nic do stracenia, bo wszystkie możliwe stopnie i nagrody otrzymałem. Jestem ceniony na zagranicznych uczelniach, gdzie również widać zmianę trendów, mówił erzet. Nim te słowa wypowiedział i nim jego wywiad wywołał burzę w mediach i zresztą on do dzisiaj jest nawet przypominany, to ukazała się taka książka, Wywiad Rzeka, zatytułowany Wszechświat za horyzontem, gdzie również Esed mówił o obcych. Sugerowano nawet, że ten zasłużony uczony próbował tym kontrowersyjnym wywiadem zwrócić uwagę na, na tą swoją nową książkę. No ale pytanie, czy na pewno był go tak błaha rzecz Obchodziła jak, jak sprzedaż książki. Niestety, po tych słowach na temat obcych i spisku, i tej bazy na Marsie, i tak dalej, i tak dalej, znalazł się Esed tak jakby trochę na cenzurowanym, jakby tak zapomniano wszystkie jego dotychczasowe osiągnięcia, z których Izrael cały czas przecież korzysta. Rodziło się jednak pytanie, i wielu pewnie je zadawało. Dlaczego Esed postanowił rzucić na szale swoją reputację i odpalić tą właśnie petardę? Czy on po prostu stracił wszelki rezon i, i zdolność logicznego myślenia na tak zwane stare lata, czy po prostu uznał, że już nie obowiązuje go ani żadna tajemnica wojskowa, ani poprawność polityczna, ani też naukowe konwenanse? No i postanowił podzielić się tym, czego się przez lata Dowiedział, przy czym trzeba powiedzieć, że nie byłby pierwszą osobą, która po prostu na emeryturze zdecydowała się opowiedzieć o tym, czego się dowiedziała w trakcie służby wojskowej czy kariery politycznej. I jeżeli chodzi o inne osoby, to warto wspomnieć tutaj chociażby Edgara Michela czy Paula Heylera, który był ministrem obrony Kanady, no i przecież przez lata, wypowiadał się w sposób bardzo podobny co. Eszed, jeżeli idzie o UFO i obecność na ziemi obcej inteligencji. Ale ta afera z udziałem Eszeda, która oczywiście pociągnęła za sobą oficjalne tam dementi ze strony wielu źródeł, nie była jedynym przypadkiem, kiedy na oficjalnym szczeblu wypowiadano się na temat UFO czy też obcych w Izraelu. Otóż już w 1997 roku deputowany Awi Jecheskel Zapytał ówczesnego ministra nauki o następujące kwestie. Po pierwsze, co z dowodami na odwiedziny istot z kosmosu i czy zostaną one podane do wiadomości publicznej? Drugie pytanie brzmiało: Czy izraelscy uczeni współpracują na tym polu, to jest na polu poszukiwania obcych z badaczami z zagranicy? No i czy sprawdza się relacje od obywateli i czy mają one jakąkolwiek wartość? Mowa o obserwacjach UFO. Minister Cwi Janaj odpowiedział wówczas, że brak nie tylko w Izraelu, ale i na świecie całym, takiej organizacji, która mogłaby potwierdzić jednoznacznie obecność obcych. Dodał, że relacji o kontaktach z UFO nie da się zweryfikować pod kątem naukowym i z tego powodu pozostają one w tak zwanej sferze jak to określił mistycznej minister Jana i powołał się też na ustalenia tych oficjalnych amerykańskich projektów badań nad UFO, które tak oficjalnie niczego też nie udowodniły. Dzisiaj wiemy, że mają one już tylko wartość historyczną. Natomiast dodał też, że w tamtym okresie, czyli pod koniec lat 90., Ministerstwo Nauki Izraela było zbyt zajęte, by badać relacje o UFO. No ale ostatecznie tak też Mówił minister, nie da się wykluczyć, że obcy, w tym tacy, bardziej zaawansowani w kosmosie gdzieś mogą być. Podsumowanie odpowiedzi skierowanej do deputowanego brzmiało: Nieznane zjawisko nie może być uznawane za dowód ani podstawę do sformułowania hipotezy. Kwestia UFO i obcych jest nie tylko niewyjaśniona, ale też nieudowodniona. Jeżeli obiekty UFO lądują na Ziemi, to pilotujące je istoty powinny zachowywać się bardziej logicznie, stwierdził minister Janaj. Jakby jednak nie było, optyka nieco się zmieniła. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak wiemy problem UAP stał się przyczyną i podstawą, do oficjalnych analiz, chociaż oficjalnie wcale nie znaczy na poważnie i na serio. Jeżeli mówimy o tej nowej fali zainteresowania zjawiskiem UFO, czy jak się je obecnie nazywa UAP, to warto wspomnieć o relacji amerykańskich żołnierzy, która pojawiła się w ubiegłym roku, oni stwierdzili, że widzieli obiekty nie z tego świata przebywając niedaleko granicy izraelsko-egipskiej na Półwyspie Synej w roku 2014. Oni też powiedzieli, co ciekawe, że gdy dokonali tej obserwacji i zaczęli o niej mówić, to dostali taki prikaz, by trzymali gęby na kłódkę przysłowiowo. I tymi świadkami byli sierżant Travis Bingham, Vishal Singh oraz szeregowy Dovel Engram. Stacjonowali oni wówczas w pobliżu granicy wspomnianych państw, no i o tym zaobserwowanym zjawisku mówili. Zacytuję Bingana. Opisałbym to jako duży obiekt i kilka mniejszych, które zdawały się komunikować ze sobą. On dodał, że te obiekty były niezwykle szybkie i przede wszystkim doskonale widoczne. Nie był on również w stanie określić, czym były, bo nie przypominały żadnych znanych mu maszyn, a żołnierze ci byli przeszkoleni w tym zakresie dość, dość dobrze. Z kolei Singh powiedział, że był to tak jakby rój obiektów, które poruszały się w sposób niezorganizowany, chaotyczny, znajdując się na wysokości około 10 tysięcy metrów nad ziemią, no i to całe kłębowisko tych, tych obiektów poruszało się z ogromną prędkością. Jeżeli mowa o tych kwestiach związanych z UAP, bezpieczeństwem i tak dalej, Warto dodać, że z Izraela również dochodziły takie relacje, które dotyczyły obiektów nierozpoznanych, natomiast najprawdopodobniej związanych z działalnością szpiegowską na terenie tego kraju. No i tak w roku 2010 takiego uapa zestrzelono nad elektrownią jądrową Dimona, rzekomo potem nie zlokalizowano jego śladów, uznając, że był to, że był to balon. Jak widzicie, chociaż w ostatnich latach obserwacje i relacje o UFO z Izraela rozpłynęły się na tle innych doniesień związanych z intruzjami dronów czy też samolotów szpiegowskich, to ten maleńki kraj bardzo mocno wpisuje się w pewną narrację o UFO narzuconą przez USA. Z jednej strony mamy coś w rodzaju potwierdzania teorii spiskowych przez Haimę Eszeda i te teorie spiskowe jakby nie było potwierdza też... David Grash. Z drugiej strony mamy relacje o obiektach, których zachowanie w locie przeczy zdrowemu rozsądkowi i mówią o tym eksperci, mówią o tym na przykład żołnierze. Rozkładając tą narrację na czynniki pierwsze widzimy przekaz, jaki z tego płynie do opinii publicznej. Izrael lansuje taki sam obraz fenomenu UFO, co Stany Zjednoczone. Jedna wielka niejasność. Coś jest, nie wiadomo co. Wszyscy coś mówią. Ale nic z tego nie wynika. Jaki jest tego cel, finalnie nie wiemy, ale ta gra na niejasnościach toczy się jakby do, do jednej bramki. Analizując to, co o problemie UFO, zarówno jego anomalnym, jak i wojskowym wydaniu, mówi Izrael, warto dla równowagi przyjrzeć się wnioskom i relacjom z Iranu, gdzie temat Noli również jest często poruszany. No ale to którymś z kolejnych odcinków. Dziękuję wam pięknie za, za uwagę, za wsparcie dla kanału. Zachęcam do udziału w transmisjach na żywo no i do do komentowania. Cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku UFO historii.